Centrum Kultury i Sztuki ogłasza nabór do powstającego projektu muzycznego z elementami performance w estetyce Spoken World. Projekt zakłada, że będzie to duet. Regulamin określa, że w naborze może wziąć udział osoba w wieku od 16 do 30 lat o dużej ekspresji scenicznej, która pisze teksty i potrafi je zaprezentować do muzyki tworzonej na żywo. Na zgłoszenia w formie elektronicznej CKS czeka do 13 czerwca. Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony. Formularz oraz nagranie prezentacji własnego tekstu w formie recytacji z elementami śpiewu. O szczegóły zapytaliśmy dyrektora CKS Tomasza Hildebranta. Jest to tak, tak naprawdę nabór do projektu muzycznego, który zamierzamy utworzyć. Yy, mamy już twórcę muzyki, poszukujemy twórcę tekstów i to osoby, która ten tekst potrafi osobiście wykonać na scenie. I nie chodzi tutaj o jakiekolwiek wykonanie, bardzo zależy nam na tym, żeby to była forma melorecytacji z elementami śpiewu, o takiej dużej ekspresji scenicznej. Chodzi nam o duże emocje, o wyrażenie siebie, o to, żeby to miało elementy performansu. Także no to taki nietypowy projekt. Poszukujemy znowu młodej osoby od 16 do 30 roku życia, która, co już zaznaczyłem, ale zaznaczę jeszcze raz, bo to jest najważniejsze, posiada autorski dorobek tekstów. No i potrafi te teksty zaprezentować. Jeżeli chodzi o zgłoszenia, to będziemy je przyjmować w formie pisemnej na formularzu, ale najbardziej interesuje nas próbka prezentacji własnej osoby zgłaszającej się do konkursu, więc trzeba będzie po prostu nagrać swój utwór literacki, zaprezentować ten utwór w takiej formie, żeby było to interesujące dla nas, żeby spełnić warunki tego konkursu, tego naszego naboru i później w drugim etapie, żeby to fajnie też przedstawić na scenie. Na czym będzie polegać ten finałowy drugi etap? Czy będziecie przesłuchiwać na żywo osoby, które się zgłoszą do tego konkursu? Tak to ma wyglądać. Pierwszy etap to będzie oczywiście weryfikacja formalna i wstępna weryfikacja merytoryczna. Zobaczymy ile osób się zgłosi, kto się zgłosi, kogo wybierzemy do drugiej tury. Drugi etap to będą prezentacje sceniczne, przesłuchania tak naprawdę tutaj w Centrum Kultury i Sztuki na scenie. Więc tutaj tu będzie trzeba już się przygotować, ale na podstawie tego, co założy się we wniosku, co przyśle się nam do takiej podstawowej prezentacji, która będzie pod Odlegała weryfikacji. Czy to jest konkurs dla wokalistów, czy to jest konkurs dla autorów tekstów, którzy chcą interpretować je na scenie? No i to jest dobre pytanie. To tak naprawdę dla nas nie ma znaczenia. Może to być wokalista, wokalistka, może to być autor tekstów, który potrafi ten tekst zaprezentować. Najważniejsze, co, co nas interesuje, to pewien nurt. Sceniczny, który wybraliśmy, to jest tak, tak, tak zwana estetyka spoken word, czyli tak, tak, tak naprawdę prezentacji utworów scenicznych w formie mówionej bardziej niż śpiewanej. Oczywiście nam zależy na tutaj jak największej ekspresji, więc y, y, liczymy na elementy śpiewu również i na jakiś taki naprawdę energetyczny, y, wzbudzający duże emocje performance. W nagrodę będziemy umożliwiali prezentację tego. Y, tego efektu, tak naprawdę, tych utworów, które powstaną w ramach projektu na scenie podczas naszych imprez, a także wyprodukujemy klip, audio, klip muzyczny, który będziemy promować. No i mam nadzieję, że, że uda nam się znaleźć gwiazdę, prawdziwy diament do oszlifowania i wypromować jakąś małą gwiazdeczkę tutaj na naszym tczewskim poletku, którą będzie można gdzieś tam zaprezentować szerszej publiczności.